Pomożemy Ci wyjść z szamba, takim hasłem gmina Wałbrzych chwali się na rozmieszczonych w mieście billboardach. Tymczasem lokatorzy kamienicy przy ulicy Sztygarskiej 1 pomału tracą nadzieję, że ich budynek zostanie podłączony do miejskiej kanalizacji. Kanalizację mamy zrobioną od 2008 roku. I do dnia dzisiejszego tego budynku nie podłączono do tej kanalizacji, ale wszystko. Celowo ciągnięto kabel, celowo postawiono słup energetyczny, szafka tam jest przy płocie, przy ulicy Sztygarskiej. Wszystko jest, tylko nie jesteśmy podłączeni. Szambo mam wiecznie w domu, dlatego że jak wybija szambo, stoi tutaj, mieszkanie moje jest tutaj, tu są okna, tu są okna. Tutaj nie można otwierać, jak szambo jest, bo pełno jest odchodów, że śmierdzi. Mam troje dzieci niepełnosprawnych. Mąż interweniował w ADM-ie kilka razy. Powiedzieli, że to było 2 lata temu, mieliśmy być podłączeni. Powiedzieli, że pieniędzy nie było w tamtym roku. Też pieniędzy nie było. Smród i wybija, bo ja mieszkam na parterze i mi wybija nieraz, ja nie mogę się wykąpać. Przyjadą, wybiorą beczką, no, ale tego nikt nie wysprząta, ale tylko to zostaje. Ogromny fetor wydobywający się spod kamiennej pokrywy to nie jedyne zmartwienie mieszkańców. W pobliżu budynku nie ma studzienek deszczowych, więc cała woda podczas zimowych roztopów lub opadów deszczu spływa wprost do szamba, za wywóz którego koszty ponoszą lokatorzy. Za ostatnie półrocze przyszło im dopłacić blisko 3000 zł. To 4 razy więcej niż suchą porą. I to jest podzielone na wszystkich lokatorów. A biorąc pod uwagę pierwsze półrocze, gdy tych opadów widocznie było mniej i nie wybijało tyle razy, nie interweniowaliśmy, było 900 zł za wywóz szamba. Ale to też jest niesprawiedliwe, dlatego że nie dość tyle płacimy, musimy płacić za to, tą wodę, to jeszcze musimy po prostu wąchać te smrody. Problem wydaje się ogromny, natomiast jego rozwiązanie banalnie proste, bo od miejskiej kanalizacji mieszkańców dzielą dosłownie 2 metry. Gmina Wałbrzych problem dostrzega. Mało tego, chce się go pozbyć i to pilnie, zwłaszcza teraz, gdy z pomocą przyszedł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budynek przy ulicy Sztygarskiej 1 będzie podłączony do kanalizacji miejskiej. Pierwsze kroki w tej sprawie już zostały podjęte. No niestety czas realizacji jest długi ze względu na to, że tutaj musiały zostać wykonane warunki podłączenia do tej kanalizacji. To już zostało zrobione na wniosek gminy Wałbrzych. Udało nam się także pozyskać środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel, jak również zostały zarezerwowane środki finansowe w budżecie gminy Wałbrzych na 2015 rok. Zakładamy, że jeśli wszystkie procedury zostaną dochowane, to przy optymistycznym wariancie już w maju tego roku zostaną rozpoczęte prace mające na celu podłączenie tego budynku do kanalizacji miejskiej. Wciąż nie wiadomo, co z dopłatą, jaka została nałożona na lokatorów kamienicy. W tej sprawie również wystosowali pismo do zarządcy budynku i czekają na odpowiedź. Niestety z reguły urzędy nie mają dla nikogo litości, więc na razie wypada mieszkańcom modlić się o suszę, by deszcz nie padał i płacili jak najmniej.